Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Dominik. Tym razem będzie to filmik, który przedstawia proces malowania fanarta dla Isamu, dla Szymona, który właściwie przedstawia od szkicu aż do ostatecznego malunku. Powiem, że malowałem to 10 godzin, około 10 godzin, przez 2 dni to trwało, no plus trzeci dzień małe poprawki. No dobra. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się nie od szkicu, tylko od grafiki, którą musiałem poprawić. Teraz właśnie ją widzicie. To jest właśnie zdjęcie Isamu, kiedyś sobie z nim zrobiłem zdjęcie. I to jest zdjęcie z takim poprawionym kontrastem, abym po prostu widział jaśniejsze i ciemniejsze elementy skóry, cery. Tutaj właśnie mam wydrukowane te zdjęcie, ponieważ cały czas jak malowałem, to po prostu patrzałem na ten rysunek. I jeszcze jedna ważna sprawa. Kupiłem sobie pryzmat. O co chodzi? Zapraszam do subskrypcji kanału, abyście zobaczyli ten filmik. Na razie, bo on już będzie niedługo, ten filmik o pryzmacie będzie. Spójrzcie, jak on zarąbiście wygląda. O, tak wygląda. Tak wygląda. Jeszcze nie nagrałem tego filmiku, ale niedługo nagram, ponieważ cały czas niebo jest zachmurzone. Natomiast warto również jeszcze subskrybować, ponieważ niedługo będzie o wiele więcej filmów o malowaniu. Dobra, już pokazuję. Tutaj efekt ostateczny mojego malunku. Tak się prezentuje Isamu, Szymon. Z tyłu jeszcze bardzo napisałem mu kilka jego ciekawych tekstów. Powiem, przeczytam kilka z nich. Ponieważ są to cytaty z jego filmów. Na przykład: na 15 tysięcy subskrypcji rzucam palenie. Kolejny tekst, nie będę czytał wszystkich, tylko kilka. Kilo cycków to jest faktycznie niewiele. No dobra, teraz będę pokazywał obrazki. Szkoda, że one są w takiej słabej jakości. Już widzicie szkic. Okej. No dobra, tutaj widzicie szkic. Jeszcze nawet tego tułowia nie ma dokończonego, brody nie ma dorysowanej. Wszystko jest tak trochę ogólnie, no już naszkicowane, przygotowane. Trwało to może około 2 godzin, ponieważ naprawdę wszystkie proporcje są od linijki przerysowane z tej kartki w powiększeniu razy 2. No dobra, jedziemy dalej. Kolejny etap. Tutaj już jest Isamu pomalowany i w sumie wszystkie te rysy twarzy, nosa już sobie zamalowałem. No może nie, bez przesady, ale parę tych rys sobie zamalowałem, ale na szczęście farba jeszcze leciutko prześwitywała. Aha, malowałem oczywiście akrylami. No dobra, tutaj widzicie teraz zdjęcie moich akrylów, nie będę ich wyciągał, leżą na ziemi, bo jeszcze mam duży bałagan na ziemi, bo ja to wszystko na ziemi malowałem. No dobra, to co se czasem tam zasłoniłem na tym zdjęciu ołówkiem, to se tam ołówkiem po farbie leciutko pomalowałem. To już Isamu ma koszulkę pomalowaną, widzicie, i tutaj ma pustą i tu już ma pełną, pomalowaną w sensie, i z koszulką to miałem największy problem, ponieważ tam na koszulkę poszło 5 warstw. Na początku dałem taki jasny zielony, no dobra, pokażę go, taki jasny zielony, i on się ogólnie bardzo źle rozsmarował, kolor był nierówny. Potem poprawiłem inną farbą, ciemną zieloną. Troszeczkę się poprawiło na ciemniejszy zielony. Natomiast potem jeszcze pomalowałem trochę farbą czarną, żeby przyciemnić ten zielony. Wtedy już było kompletnie spieprzone, nierówno. Jedna strona koszulki była w miarę ok, druga strona właściwie była prawie przezroczysta kartka. I w końcu się wkurzyłem, mówię, nie, koniec, te 3 warstwy są kompletnie do dupy. Aż w końcu wziąłem 2 akryle, niebieski i żółty. To mi dało kolor zielony. Pokażę jeszcze moją deseczkę, na której właśnie mieszałem kolory. Tu jest właśnie ten kolor niebieskiego i żółtego i tak dalej. No, ogólnie malowałem wszystko akrylami, więc jest fajnie i super. Powiem tak, nie namalowałbym tego, gdybym nie rozpoczął studiach na grafice. Ogólnie grafika komputerowa, ale malowanie, rzeźbienie, rysowanie, szkicowanie też mam na tych studiach, więc jest bardzo ciekawe. Poznań, Kolegium Da Vinci. No dobra, no to przechodzimy do kolejnego etapu. Tu już mam chyba 5 właśnie warstwę. To już jest może 7 godzina właśnie. I tutaj już mam pomalowane te światłocienie, czyli te ciemniejsze punkty na cerze. Czyli właśnie, no tutaj dokładnie widzicie. No dobra,
Mniejsza z tym. Odrysowałem to wszystko i tu już zostały mi naprawdę małe detale, gdzieś naprawdę jakieś małe poprawki zielonym kolorem, gdzieś jakaś mała kreseczka linii, coś pomarańczowe. Pomarańczowe widzicie tutaj jest niedokończone. Nos trzeba trochę poprawić, bo jest coś tam blady na środku. No i oczywiście oczy i włosy. Natomiast tak wygląda właśnie efekt ostateczny. Teraz widzicie bardzo duże zbliżenie. Jestem po prostu niesamowicie zadowolony z tego obrazu, jak na niego patrzę. Aż sfotografowałem sobie i go sobie chyba wydrukuję, bo jest tak fajny. No ale oczywiście oryginał idzie dla Szymona. Dla mnie liczy się po prostu to, aby mu się to podobało po prostu. Wiecie, nawet ja nawet nie rozumiem ludzi, bo czasem różni youtuberzy wstawiają filmiki właśnie z fanartów. Ja nie rozumiem, jak youtuberowi można wysłać słodycze. Dokładnie te same słodycze, które sobie może pójść do Biedronki i kupić po prostu takie same, co nie? Dlatego mam nadzieję, Szymon, że się cieszysz. Okej, no i to tyle. Jeśli obraz wam się podoba, na który poświęciłem około 12 godzin i dwóch dni i jeszcze jednego kawałka trzeciego dnia, to po prostu łapkujcie, ponieważ będzie więcej filmów z malowania. Jeszcze będzie film o zarąbistym pryzmacie. Po prostu on się niesamowicie tutaj... Widzicie, jaki on jest dziwny? On zarąbiście rozszczepia światło. I łapkujcie, komentujcie, przede wszystkim komentujcie, bo ja lubię po prostu, gdy mnie ludzie oceniają, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Lubię się po prostu chwalić swoimi grafikami, malunkami i tak dalej, i tak dalej. Pomimo, że ten rap uzależnił mnie jak hera, to nie pogrzeb, tylko premiera, więc nie umieram, bo życia nie odbiera. Raczej daję powera, frajera sponiewiera, to a tam, gdzie ma dociera, tego słucha moja sfera. Penera, każdy indywidualnie sam wybierał, tu liczy się szacunek, a nie kurwa kariera. Mamy inne założenia, to w baniach jest wyryte, że przekaz to... Dobra, nie będę przedłużał, to już jest koniec. Tutaj już dookoła pewnie macie te adnotacje, więc klikajcie w inne filmy. Ja was zapraszam na mój kanał i się z wami żegnam. Tadam, koniec. Zdobędziesz cel, jaki sobie tylko postawisz. Obyś nie odpuszczał, to nie kpina, wiesz, a wszystko będzie miało dobry finał. Nigdy pasta razy dwa, miałeś o tym gadkę już na trzecim MNA. To gdy mało o tym.